Nowa trasa na Legnickiej. Czy rzeczywiście jest się czego bać? Zdania wciąż są podzielone, a przecież organizacja ruchu jest jasno wytłumaczona. Ale żarty na bok. Zgodnie z zapowiedziami przedstawiamy sposób pokonania rowerem tego miejsca. W tym przypadku sprawa jest prosta. Jedziemy sobie wyznaczonym na jezdni pasem rowerowym. Warto zaznaczyć, że jest on jednokierunkowy, a kierunek ruchu wskazują namalowane na nim strzałki. Jedziemy więc prosto, przejeżdżamy przez skrzyżowanie i wjeżdżamy na dwukierunkową drogę rowerową, która została utworzona na jednym z pasów jezdni. Wjeżdżając mamy pierwszeństwo. Dojeżdżamy następnie do przyjazdu rowerowego i wjeżdżamy na drogę dla rowerów wyznaczoną na chodniku wzdłuż Legnickiej. Internet huczy, że to jest droga śmierci, a zatem tłumaczymy, jak nią jechać, żeby było miło i bezpiecznie. Czyli jedziemy sobie drogą dla rowerów wyznaczoną na chodniku. Wjeżdżamy na przejazd rowerowy i dalej na dwukierunkową drogę dla rowerów między Środkową a Rybacką i dojeżdżamy do tego miejsca. Co teraz? Teraz należy się zaznajomić ze znakami. Otóż znak pionowy informuje o nakazie skrętu w lewo, a znak poziomy o tym, że musimy ustąpić pierwszeństwa rowerzystom jadącym z naprzeciwka. Gdy to zrobimy, jedziemy dalej. Wjeżdżamy na śluzę rowerową i czekamy na zielone światło. Jeśli chcemy jechać w lewo, możemy poruszać się środkiem pasa, co uniemożliwi zajechanie nam drogi przez auta, które będą chciały jechać na wprost w Nabycińską. Zasygnalizujmy jednak nasz manewr ręką. Następnie wjeżdżamy na drogę dla rowerów biegnącą po południowej stronie Legnickiej i jedziemy dalej. Trasa powinna nas pokierować ulicą Ruską. Jeśli chcemy wjechać w ulicę Rybacką, zaraz za skrzyżowaniem z Sokolniczą, zajmujemy prawy pas jezdni do skrętu w prawo. Nie przejmujemy się potencjalnymi trąbiącymi samochodami, które będą chciały nas przekonać, że powinniśmy jechać wyznaczonym pasem rowerowym. Zapewne nie wiedzą, co zamierzamy, wówczas najlepiej zasygnalizować ręką chęć skrętu w prawo. I już! Sekcja ds. Rozwoju Ruchu Rowerowego Urzędu Miejskiego zapowiada również, że zastanowi się nad wprowadzeniem bardziej czytelnych znaków poziomych i pionowych dla rowerzystów jadących od placu Strzegomskiego do placu Jana Pawła II.